No dobrze. To dzień dobry, zaczynamy. Będę chciała z Wami się podzielić o tym, jak możemy sobie sprawiać przyjemność przy pomocy olejków eterycznych. Jak wiecie, ja używam olejków doTERRA, ponieważ są to najczystsze olejki z najlepszymi certyfikatami. To są ekstrakty bez żadnych dodatków chemicznych. Olejki doTERRA to są czyste ekstrakty roślinne i one zostały wydestylowane z roślin zebranych w odpowiednim momencie ich wzrostu, czyli to jest najwyższa klasa czystości. Przewaga tych olejków nad innymi produktami polega na tym, że nie posiadają żadnych domieszek, żadnych rozcieńczaczy, żadnych stabilizatorów, żadnych olejów, tak że to płacimy i mamy u siebie tylko i wyłącznie czyste olejki. Momencik. I teraz tak. Jak możemy przyjmować olejki? Olejki przede wszystkim bardzo szybko wchłaniają się do naszego ciała, ponieważ cząsteczki, które one niosą ze sobą, w ciągu 2 sekund przedostają się do mózgu. Jeżeli one dostaną się do naszego mózgu, przedostają się dalej do naszego układu limbicznego, limfatycznego, do krwi i stamtąd są te cząsteczki roznoszone po całym naszym ciele i one mają działanie uzdrawiające nasze ciało i naszą duszę. Możemy je stosować szczególnie, jeżeli chcemy na przykład poprawić sobie koncentrację, to wtedy mamy najszybszy efekt. Jeżeli przyjmujemy tabletkę, suplement, jakikolwiek, to musimy czekać na efekty długo. Natomiast jeżeli zastosujemy olejki, to te efekty następują po kilku sekundach. Olejki bardzo mają korzystny wpływ na pracę naszego układu hormonalnego. Regulują pracę tarczycy, kory nadnerczy, jajników i jąder. Nasz organizm wytwarza różnego rodzaju hormony. Jeżeli chcemy, na przykład potrzebujemy więcej szczęścia, to podnosi nam się poziom serotoniny i oksytocyny. Jeżeli dopada nas złość, to wtedy wydziela się noradrenalina. Jeżeli jesteśmy podekscytowani, to wtedy pojawia się adrenalina. Jeżeli jesteśmy w depresji, no to zaczyna królować dopamina i serotonina. I dużo melatoniny. I to powoduje, że my jesteśmy po prostu ospali, nic nam się nie chce, nie chce nam się wstawać z łóżka i po prostu jesteśmy w takim nastroju wycofanym. No i co wtedy możemy szybko zrobić? Przede wszystkim właśnie możemy sobie zastosować słońce w olejkach po to, żeby poprawić sobie nastrój. Każdy z olejków zadziała błyskawicznie. Możemy na przykład sobie powąchać lawendę, możemy sobie powąchać rumianek rzymski, może być to pomarańcza, może być to cytrynka, może być to mięta. To są takie olejki orzeźwiające, które błyskawicznie na nas działają. Może być to też majeranek, który przy okazji podnosi serotoninę, ale może być to też oregano, które przy okazji zadziała na przeziębienie. Jeżeli chcemy podnieść poziom dopaminy, czyli jeżeli chcemy poczuć się lepiej, mieć lepszy nastrój, więcej uśmiechu, to po prostu możemy zastosować szałwię rzymską, albo rzymski rumianek, albo jaśmin, albo cytrynę, bo to są olejki, które mają właśnie działanie specyficzne w tym kierunku. No i teraz dam Wam kilka przykładów, jak możecie wykorzystać olejki eteryczne podczas walentynek. Które olejki Wam będę polecać? Przede wszystkim będzie to olejek z drzewa różanego. Jest on bardzo częstym składnikiem kobiecych perfum i ma właściwości uspokajające, przeciwdepresyjne, tonizujące i przeciwzapalne, ale też dobrze wpływa na nasz układ nerwowy. Ma taki korzenno-drzewny zapach z nutami kamfory i gałki muszkatołowej, czyli róża jest zapachem przełamanym, ale też wykazano, że róża podnosi libido u kobiet, także jest to taki typowy afrodyzjak.
Z innych olejków takich, które na co dzień używamy, to może być ylang ylang. Ylang ylang, słuchajcie, to jest olej, który jest używany w najdroższych perfumach świata. Oczywiście ja mam na myśli te perfumy naturalne, niesyntetyczne. Patchouli będzie nas równoważyć nasze emocje, będzie nas uziemiać, dobrze łączy się z miętą. Bergamotka jest antydepresyjna, pięknie, delikatnie pachnie, podnosi na duchu. Gość działa antyseptycznie, czyli nie tylko na dziąsły, ale też na nasze emocje działa bardzo pozytywnie. Ginger, czyli imbir, znieczula, rozgrzewa, natrawienie, namdłości ciążowe, ale też uznawany jest, słuchajcie, imbir jako najsilniejszy afrodyzjak. Także jeżeli nie macie oleju imbirowego, to po prostu biegnijcie do sklepu i sobie zetrzyjcie imbir i powąchajcie po prostu imbir ze sklepu. Clary Sage, czyli szałwia, muszka tałowa. To są, słuchajcie, w jednej kropli zawarte kobiece hormony. Szałwia powinna nam towarzyszyć przez całe życie, ponieważ hormony kobiece buzują, prawda, w różnych momentach i w różnych momentach życia i dnia. Natomiast zawsze będzie koić. Powiem Wam, że w wielu klinikach na zachodzie, ja uważam, że jesteś taką czarną dziurą, bo cały wschód i cały zachód jest otwarty na naturoterapię, natomiast my jesteśmy taką czarną dziurą, jakby wyjętą z tego obszaru. Natomiast powiem Wam, że wiele klinik na świecie, już począwszy od Niemiec na zachód, stosuje na bieżąco olejki eteryczne i na przykład Clary Sage, nawet gdzieś tutaj mam, jakbym poszukała, to jest ta szałwia, o, to jest ten olejek, słuchajcie. To nie dość, że przy miesiączkach jest z powodzeniem stosowana, to jeszcze przy porodach. I to jest oficjalnie dozwolone jakby do użytku. No i Clary Sage wyrównuje właśnie kobiece hormony, wspiera, odstresowuje i wspiera pracę mózgu. Kolejnym olejkiem, który działa podobnie jak afrodyzjak, będzie olejek z drzewa sandałowego. To jest jeden z najcenniejszych olejków aromaterapii. Przepraszam, bo wiecie co? Krzywo będzie. A nie lubię, jak jest krzywo. Znany jest z czasów starożytnych. Jest wykorzystywany jako środek kojący, uspokajający, łagodzący napięcia, ale jest to również skuteczny środek w leczeniu zaburzeń seksualnych. Posiada słodki, delikatny, drzewny zapach, czyli jeżeli panowie mają jakiekolwiek dysfunkcje, czy kobiety mają jakiegokolwiek rodzaju dysfunkcje, polecam olejek z drzewa sandałowego. Kolejnym olejkiem jest olejek jaśminowy. Jest to jeden z droższych olejków. Ja go niestety nie posiadam w wersji olejkowej, ale posiadam olejek jaśminowy w postaci rolonu. Olejek jaśminowy jest bardzo słynnym afrodyzjakiem. Posiada egzotyczny, zmysłowy zapach. Ma właściwości rozluźniające i euforyzujące. Także słuchajcie, dziewczyny, jeżeli macie na przykład obrzęki pod oczami, co się zdarza, prawda? Że nam tutaj coś wychodzi. Wkładamy taki jaśmin do lodówki albo do zamrażalnika i wieczorem smarujemy się tutaj pod oczami, czyli zarówno sobie możemy tutaj zadziałać na naszą opuchliznę, ale przy okazji też mamy w gratisie afrodyzjak. Olejek jaśminowy, oprócz tego, że właśnie nas euforyzuje, to jest stosowany przeciw depresji i przeciw wyczerpaniu nerwowego. Czyli przy okazji ten olejek będzie nas po prostu rozluźniał i będzie regenerował nasze zszargane nerwy, jeżeli takowe mamy. Olejek szałwiowy. Olejek szałwiowy działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Ma ziemisty, ziołowy zapach, łagodzi napięcia nerwowe, również na tle seksualnym, rozluźnia i odpręża. Większe dawki wywołują euforię i pobudzają. I zobaczcie, i to jest to, co jest cudowne właśnie w naturze i co jest cudowne w olejkach. Gdybyśmy na przykład chcieli, ile byśmy musieli na przykład, zauważcie, tabletek przyjąć, żeby uzyskać tyle efektów. Czyli zobaczcie, szałwia, przeciwbakteryjna, przeciwzapalna. Koi nerwy, reguluje emocje seksualne, rozluźnia, odpręża, wywołuje euforię i pobudza. Ile?
5, 10, policzcie. Także słuchajcie, to jest właśnie ta siła natury, która powoduje, że jedna kropla daje nam po prostu, daje nam taki efekt. Jedna kropla, nawet można pod język taką kroplę, zaraz Wam opowiem, jak to można stosować. Następny olejek, słuchajcie, z serii afrodyzjaków, to jest olejek geraniowy. Ma charakterystyczny różany zapach z miętową nutą. Mam geranium tutaj u mnie stoi na parapecie i też warto. No ale nie ma takich możliwości jak olejek, ale też warto mieć zawsze w pokoju. Łagodzi depresję, napięcia nerwowe. Też łagodzi zaburzenia seksualne, zmienne stany emocjonalne, objawy przeziębienia, czyli jest uniwersalna i ma właściwości przeciwwirusowe. Czyli kolejny mamy tutaj uniwersalny olejek. Kolejny olejek z serii afrodyzjaków, olejek z patchouli. Stosowany jest od starożytności. Jego zapach pobudza seksualną aktywność. Dodatkowo działa antydepresyjnie. Posiada zapach drzewno, ziemisto-korzenny. No i tutaj olejek, słuchajcie, o którym Wam wspominałam, to jest ten olejek, który jest wykorzystywany w tych szlachetnych perfumach. Od dawien dawna przynajmniej olejki były tylko, perfumy były tworzone wyłącznie z naturalnych olejków, prawda? To te syntetyczne preparaty to weszły relatywnie niedawno, prawda? Tam co to jest 100 lat czy 100 parę lat. Także to jest olejek, słuchajcie, ilang ilang. On jest wykorzystywany właśnie w tych perfumach, ale możemy sobie sami zrobić perfumy z takich olejków. Może być bardzo skutecznym środkiem na uspokojenie. W wielu krajach Azji uznawany jest za silny afrodyzjak. Skoro na Azjatów działa, to prawdopodobnie na nas też warto przetestować, słuchajcie. Jego zapach określa się jako zniewalający, przełamujący wszelkie opory. No i teraz kolejny, słuchajcie, rozmarynowy. Zapach tego olejku uznawany jest za wzorzec zapachu ziołowego. Korzystnie wpływa na zmęczenie fizyczne, umysłowe, na zaburzenia pamięci, na oziębłość seksualną i na bóle głowy. Zobaczcie, ile korzyści w jednym olejku. Olejek goździkowy. Słuchajcie, ja olej goździkowy stosuję na co dzień. Uwielbiam go do kawy. Czasami pod język, żeby tam zęby, słuchajcie, się wzmocniły. Ale to wcale nie świadczy o tym, że na tym się kończą jego właściwości. Bo olej goździkowy to też jest łagodny afrodyzjak, który ma jeszcze właśnie takie właściwości, że łagodzi bóle reumatyczne, artretyczne, nerwobóle, czyli jeżeli będziemy profilaktycznie stosować, to po prostu nie będziemy chorować. Polecany jest w chorobach dróg oddechowych, w przeziębieniach, olejek wzmacnia system obronny organizmu, pobudza, rozjaśnia umysł, posiada bogaty zapach korzenno-balsamiczno-owocowy ze świeżymi nutami drzewnymi. No ja, słuchajcie, jak wiecie, ja mam to swoje grypowe pogotowie. Czyli ja się spotykam z ludźmi, którzy mają katar, gorączkę, stawiam bańki, robię świecowanie i dzięki temu, że ja ten olej goździkowy i wiele innych intuicyjnie na zmianę stosuję, to ja po prostu nie zarażam się, a często chodzę do domu, gdzie po prostu wszyscy są po prostu chorzy. Więc to jest najlepsza, najtańsza metoda wbrew pozorom. Olej bergamotkowy też, chociaż dla mnie on jest delikatny, ja słabo go wyczuwam. Ale są osoby, które są zakochane w olejku bergamotkowym. To jest bardzo delikatny olejek, on jest takim naturalnym dezodorantem. I pomimo tego, że on ma taki zapach, też mam tutaj go, on ma dosyć delikatny zapach, to jest taki, jeżeli wchodzicie na przykład do perfumerii i lubicie takie perfumy delikatne. Piękny ma taki, orzeźwiający. Słuchajcie, spokojnie. Z bergamotki można zrobić perfumy. Wystarczy mieć rolonik, mogę Wam zrobić takie perfumy i wysłać takie. Chyba Wam coś powrzucam, bo widzę, że jesteście chętni. Także to jest dobra opcja właśnie, żeby te olejki sobie pozamykać. Co jeszcze? A, olejek, słuchajcie, jeszcze... A, właśnie ta bergamotka. Podobnie jak ilang ilang, też jest szeroko wykorzystywana w przemyśle perfumeryjnym. Olejek neroli ma właściwości uspokajające, łagodzi napięcia nerwowe, posiada piękny, świeży, kwiatowy zapach, który delikatnie pobudza. Też ceniony w aromaterapii, jak również w kosmetyce pielęgnacyjnej. Też można, słuchajcie, ze wszystkich olejków robić kosmetyki. Ceniony jest w aromaterapii, ma delikatny, przyjemnie słodki, cytrusowy zapach.
No i teraz witajcie dziewczyny, cieszę się, że jesteście. Witam Was serdecznie, także ja Wam życzę ci wesołych walentynek. To czego szczęśliwych, takich miłych, serdecznych. Dzielcie się taką miłością na każdych poziomach, prawda? Bo miłość, miłość to jest miłość do bliskich osób, którzy jakby są w zgodzie z nami, z którymi się dobrze czujemy. Także każdy może sobie wybrać coś dla siebie. Olejek cynamonowy, kolejny. Słuchajcie, olejek cynamonowy otrzymywany z kory lub z liści cynamonu. Ma zastosowanie w łagodzeniu nerwobuli, objawów przeziębienia, zmęczenia umysłowego, poprawia koncentrację. Masaż z dodatkiem olejku działa rozgrzewająco, poprawia krążenie, pobudza zmysły. Ja Wam nieraz mówiłam, że z roślinami mam tutaj wszędzie... Wszędzie mam geranium, mam lawendę, mam miętę, natomiast ekstrakty te olejkowe są nieporównywalne, jeżeli chodzi o moc i wygodę stosowania. Poza tym, słuchajcie, to co ja w tych olejkach kocham, jak ja gdzieś podróżuję, to ja mogę, słuchajcie, ja mogę nawet tyle do samolotu zabrać, bo to ma 15 ml każde opakowanie, więc ja z tym nie mam problemu, więc słuchajcie, jeżeli Wy podróżujecie, to jest najlepsza forma, bo ile ja bym musiała zabrać suplementów, żeby mieć tyle dobra ze sobą. Imbirowy olejek. W niektórych wierzeniach Azji imbirowi przypisuje się działanie magiczne ze względu na niezwykłe kształty kłączy, podobne do postaci ludzkich. Jest delikatnym afrodyzjakiem, ma właściwości przeciwbólowe, łagodzi bóle mięśniowe, bóle stawów, pourazowe. Charakteryzuje się ciepłym, przyprawowo-leśnym zapachem, ze słodką, cytrusową nutą. Od wieków uznawany jest za jeden z najsilniejszych afrodyzjaków. Słuchajcie, jestem bardzo ciekawa, bo zobaczcie, te wszystkie olejki, one mają takie łamane zapachy. I ja myślę, że każdy z Was, to tak jak w kuchni, jak sypniemy więcej przypraw, to my nie odczuwamy jednego smaku, prawda? Każdy z nas zauważy inny smak, więc... Jestem bardzo ciekawa, co Wy odczuwacie. Olejek Parmarosa to jest olejek różany. No, jeden z najdroższych praktycznie olejek. Kolejnym olejkiem, wbrew pozorom, który też jest afrodyzjakiem, też go gdzieś tutaj mam, to jest olejek z kopru włoskiego. Skąd my znamy olejek z kopru włoskiego, prawda? Dzieci, gazy, jakieś tam herbatki z kopru się dawało dzieciom. Natomiast on ma działanie antybakteryjne, przeciwzapalne, uspokajające. Działa oczyszczająco i właśnie też uznawany jest jako afrodyzjak. No i teraz kilka mieszanek. Mogę Wam tutaj opowiedzieć o mieszankach gotowych, ale tak jak wspominam, każdy z Was może sobie sam zrobić mieszanki. To nie ma nic trudnego w tym. Więc tak. Albo możecie na przykład skorzystać z mieszanki Whisper, tam jest bergamotka, jaśmin, sandałowiec, kwiat róży i ona wspiera układ hormonalny. Ma taki lekko piżmowy zapach, czyli ma działanie podobne jak szałwia muszkotałowa, czyli Clary Sage. Dlatego Wam wcześniej powiedziałam trochę o tych olejkach. Jest też taka mieszanka, słuchajcie, w roloniku albo w kroplach, Passion. Ona wpływa na nasze emocje, na naszą kreatywność, rozpala właśnie nasze emocje, podnieca życie. I tam w tej mieszance Passion mamy kardamon, cynamon, imbir, sandałowiec, czyli jest taka mocna, energetyzująca. Jeżeli właśnie jesteście ospali, jeżeli ta dopamina Was tutaj zalewa i Wy nie możecie się jakby podnieść, nie macie siły, potrzebujecie energii, potrzebujecie się cieszyć życiem, no to właśnie możecie z tej mieszanki Passion skorzystać. Ale też jest taki rolonik, on teraz jest, słuchajcie, możecie go mieć za darmo, gdybyście chcieli. Jak chcecie wiedzieć, jak to zrobić, to się zapytajcie mnie. Blue Lotus, to jest oczywiście niebieski lotos. I to jest bardzo delikatny zapach dla delikatnych ludzi, co wcale nie znaczy, że delikatny nie jest godny uwagi, bo czasami potrzebujemy delikatnych zapachów i one mają dla nas dużą moc, a czasami potrzebujemy czegoś mocniejszego. I ten Blue Lotus właśnie zwiększa libido, reguluje ciśnienie, nastrój, pobudza apetyt. I słuchajcie, i to są nasze takie, jak to się te niebieskie pigułki nazywały, co to kiedyś się kupowało, te przynajmniej panowie kupowali, potem jakieś historie różne chodziły. Cześć Bożenka, cześć kochana. Słuchajcie, no bo taka tabletka, to też takie żarty chodziły, prawda, że pan musiał na przykład tabletkę przyjąć i musiał odczekać, prawda, żeby ta tabletka zadziałała.
Natomiast pani poszła w tym czasie spać. Natomiast nie wiem, ile czasu tabletki działają, bo pewno nie brałam tabletek. Natomiast słuchajcie, jeżeli macie po prostu. Gdzie moje kadzidło? Nie ma, dobra, wezmę miętę. Jeżeli macie olejek, to wy nie musicie poczekać, aż ta tabletka zadziała na pana albo na panią. Po prostu powąchacie sobie, albo się delikatnie posmarujecie i już macie efekt, jakiego po prostu poszukujecie. Jak możecie, słuchajcie, używać? Ja wam proponuję używać od dzisiaj albo od wczoraj przez cały weekend aż do końca świata. I teraz tak, jak można używać? Przede wszystkim możecie sobie spryskać sypialnię. Ja na przykład na noc uwielbiam sobie pokropić poduszkę i pościel poduszkę lawendą. Ona, oprócz tego, że chodzi dyfuzor, to po prostu jeżeli ja mam tą lawendę na poduszce i inne olejki, które sobie wymieniam na pościeli, naprawdę mam cudowne, kolorowe sny. Możecie na przykład zrobić sobie olej do masażu. Ja mam taką maść swoją, tam stoi w innym miejscu. I to jest taki słoiczek, słuchajcie, na bazie oleju, to zależy od tego, jaki chcecie efekt uzyskać. Natomiast generalnie możecie sobie zrobić taki olej do masażu z olejkami i na przykład możecie go dodawać do różnych rzeczy. Do peelingu kawy, możecie sobie zrobić peeling kawowy do ciała. Możecie sobie zrobić peeling cukrowy na przykład do ust. Możecie sobie zrobić peeling z soli Epsom, też z olejkami. Możecie sobie zrobić uroczą kąpiel, na przykład wspólną z partnerem. Możecie dodać też olejki, możecie dodać sól himalajską, możecie dodać sodę, możecie dodać mąkę ziemniaczaną, możecie, szczególnie przy egzemach, czyli mogą nie być o chorobach, ale możecie też dodać na przykład śmietany i możecie się wykąpać w takich solach, w takich olejkach jak Kleopatra, prawda? No bo jak wiemy, jak królowie kiedyś o siebie dbali, nawet oni się nie myli. Nie myli się. Podobno kiedyś tam, te kilkaset lat temu, to w ogóle uważano, że mycie jest zagrożeniem dla życia i zdrowia. Więc po prostu oni się tylko pryskali tymi różnymi olejkami naturalnymi. Wcale was nie namawiam, żeby zastępować, ale... O, cześć Gabi. Tak, lawenda jest rewelacyjna. Ja jestem zakochana w lawendzie też. Do spania, słuchajcie, jest cudowna. Do masażu, czyli całe ciało możecie sobie na przykład z partnerem. Zróbcie sobie masaż stóp, masaż rąk, aromatarz. Zaraz wam powiem o tym masażu. Możecie sobie masować głowę, możecie sobie włosy pomasować, na przykład skórę głowy też spilingować. Możecie sobie masować szyję, bo to jest cienka skóra, za uszami, ramiona, klatkę piersiową, brzuch, ręce, nadgarstki, dłonie, te wszystkie punkty refleksologiczne. Ale też miejsca pulsu, tam gdzie jest cienka skóra, tam też możecie się smarować olejkami. No i olejki oczywiście możemy wykorzystywać też w kuchni, tam podkreślamy smak. Tutaj wszystko możecie, tam i słuchajcie, w doTERRA jest naprawdę, tam nie wiem, może 1% olejków, które są niejadalne, ale to już indywidualnie wtedy. Generalnie wszystko jest jadalne tutaj. Tymianek, tangerynka, cynamon, oregano, mięta, cytrynka, pomarańcz, imbir, bazylia, tymianek, słuchajcie, wszystko. Wszystko praktycznie jest tutaj jadalne. No, ja tutaj mam sporo tych olejków i tylko dwa są niejadalne. Tylko dwa z nich. No. I na przykład panom. Co możecie panom zaproponować? Bo panowie na przykład mogą też łysieć. My też łysiejemy, prawda? Włosy nam słabną. Ale wtedy na przykład bym wam zaproponowała z drzewa herbacianego robić olejki maści. O, a tu mam otwarty. Pomyliłam się. Dobrze. Czyli tutaj z drzewa do wcierania do włosów, oczywiście do tego witaminy, minerały, omegi, prawda? Czy dobre tłuszcze. Dobrze. Możecie jeszcze kule do kąpieli robić, perfumy. Teraz wam powiem, bo ile jesteśmy? 24 starczy, tak? To teraz wam powiem o czymś mega, mega ciekawym. Tam w oddali widzicie
takie coś tam, właśnie takie samoprzylepne gwoździki zamówiłam, także powieszę zaraz. Chyba już dzisiaj paczkomacie są. To jest mój, zaraz wam pokażę zresztą. To jest mój taki certyfikat. Aroma Touch. To jest taki zabieg, który wykonujemy na nasze ciało. Ja zrobiłam ten kurs kiedy? 11 grudnia 2022. Ale słuchajcie, go zrobiłam wcześniej chyba, tylko on szedł do mnie długo. Albo może w grudniu zrobiłam, bo ten dyplom idzie ze Stanów. Robimy kurs tutaj, ale potem przychodzi dyplom ze Stanów. Natomiast teraz można to zrobić troszeczkę inaczej. Ja wam coś powiem, na czym to polega. Jest taka technika masażu, która polega na tym, że masaż możemy zastosować w ten sposób, że on połączy walory terapeutyczne z doznaniami aromatycznymi. Czyli masaż nam się kojarzy z naciskiem, z uciskiem, natomiast tutaj masujemy meridiany, czyli kanały energetyczne. Masaż jest bardzo przyjemny, łączy delikatny, rytmiczny dotyk z terapeutycznym działaniem olejków eterycznych, które wnikają głęboko w tkanki i dają wsparcie tam, gdzie jest to potrzebne. I właśnie, słuchajcie, pięknie pachnie, bo to jest, jak ja wam zawsze mówię, że te olejki tak pięknie pachną, chociaż one są pozamykane, tak jak one są używane, to po prostu ścieka ta niewielka ilość tutaj po tym gwincie i one po prostu cudownie pachną. Teraz wam opowiem o tych olejkach. Bo tak, w tym zestawie tych olejków, one są w takim pudełeczku i one są używane w odpowiedniej kolejności. I tutaj mamy tak, kilka etapów. Najpierw mamy balans, czyli wyrównujemy jakby nasze emocje. Później korzystamy z lawendy, która też nas tak odstresowuje, rozluźnia. Kolejno wchodzimy w taki krok przeciwzapalny, czyli stosujemy olejek z drzewa herbacianego. I On Guard chyba znacie, ten czterech złodziei. Potem wchodzimy w kolejny etap, taki mocno przeciwzapalny, mocna ingerencja, słuchajcie, rozgrzewanie naszego ciała i zadbanie o nasz układ nerwowy, o nasz układ krwionośny. I to jest, słuchajcie, Aroma Touch, bardzo rozgrzewający olejek i Deep Blue, przeciwbólowy. I kolejny krok, ostatni, to jest, słuchajcie, zastosowanie dzikiej pomarańczy, którą znacie, i mięty. I powiem wam w skrócie, jak ten zabieg wygląda. W pierwszym etapie masujemy dłonie w odpowiedni sposób. Drugi etap to jest masaż pleców. To jest masaż tymi olejkami po kolei, tymi tych kanałów energetycznych. Na koniec masujemy stopy. I końcowym etapem jest etap jakby zamknięcia, czyli tak jeszcze wyrównujemy układ limfatyczny, jakby w taki dosyć specyficzny sposób. Tego się wszystkiego uczymy na kursach. I kolejnym etapem jest jakby zamknięcie, czyli dochodzimy do czakry serca, dotykamy miętą pomarańczą, wyciszamy całe ciało, jakby zamykamy cały proces. I powiem wam, że taki zabieg trwa od pół godziny do godziny, to w zależności od tego, czy robimy cały zabieg, z jaką jakby intencją to robimy. Natomiast, witaj Magda, natomiast powiem wam, że zabieg w sumie jest prosty i każdy z was może się sam nauczyć robić taki masaż Aroma Touch i każdy z was może otrzymać ten certyfikat. Oczywiście najlepiej jest, jeżeli przejdziemy takie szkolenie na żywo, ale świat jest duży, my się przemieszczamy, w różnych miejscach jesteśmy. Nie zawsze możemy się złapać, chociaż z wieloma osobami ja znam się online. A potem nawet po latach my się zaczynamy odwiedzać i słuchajcie, jest wielkie wow, czy jakieś takie w ogóle niesamowite historie się dzieją. Ale słuchajcie, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że na walentynki możecie sobie zrobić taki prezent i zamówić taki zestaw Aroma Touch, tych olejków. On jest w wersji małej, w wersji dużej, bo teraz możecie go zamówić z kursem. Czyli macie jakby kurs gratis. No ja ten kurs, może tak nie do końca, ale w dobrej cenie. Także może to jest bardzo dobry czas, żeby właśnie dołączyć do dotera.
nauczyć się na sobie czy na kimkolwiek, po prostu wykonywać ten zabieg i wtedy, zresztą ja Wam pomogę, jakby pomogę Wam w tym z miłą chęcią, bo osoby, które miały ten zabieg zrobiony, naprawdę czują się fantastycznie, są bardzo zrelaksowane, odprężone, mijają bóle, krążenie się, wszelkie jakieś, słuchajcie, bóle głowy mijają, czy palpitacje serca, czy jakieś tam bóle mięśniowe, jakieś napięcie. Miałam dzisiaj o chorobach nie rozmawiać, bo nie chcę już o chorobach dzisiaj rozmawiać, bo o chorobach rozmawiamy na co dzień, a to chodzi o to, żeby o zdrowiu rozmawiać. I słuchajcie, ja lubię w ogóle, jak czasami mi dajecie takie sygnały, że czasami widzieliśmy się parę lat temu, wy jakby poczyniliście pewne kroki, takie, które trzeba po prostu poczynić raz porządnie, czy odnawiać raz na jakiś czas, ale nauczyliście się jakby dbać o codzienność i wy po prostu przestaliście chorować, przestaliście korzystać z jakichkolwiek ostrych stanów, po prostu coś się dzieje, po prostu wiecie, co macie robić. Bo wasza świadomość wzrosła na tyle, że wy po prostu już umiecie o wszystko zadbać i wszystko jest u was pod kontrolą. Więc słuchajcie, ja wam tutaj, jak chcecie olejki, zapraszam. Mogę wam wysłać olejki, mogę wam porobić roloniki, jak chcecie, dowolne, zaraz wam te kilka opcji chyba dam. Mogę wam też tyftę do nosa, słuchajcie, też jest dobre, bo ja nie mówię, że tylko na katar, ale to jest naprawdę fajne, bo to jest najszybsza forma działania olejków. Po prostu je powąchać. Jeżeli wy po prostu nic nie musicie robić, odkręcacie buteleczkę i po prostu wdychacie, wchodzi to wszystko do mózgu po 4 sekundach, po 2 i wy po prostu czujecie to w całym ciele, no to tak. No ale oczywiście tak, najlepszą formą jest dołączenie do dotery, bo wczoraj nawet miałam taką rozmowę rano, przebudziła mnie dziewczyna. Powiedziała, że ona chce olejek On Guard, ale ona coś tam, jaki ja mam, bo czy mam i za ile i jaki. Potem się okazało, że ktoś jej ze Stanów przywiózł 2 olejki On Guardy, 2 różne. I pytała się, jaki ma. Słuchajcie, czyli nie tylko w Chinach są podróbki, w Stanach też są podróbki. Więc ja jej oczywiście powiedziałam, że mogę jej wysłać, ale zaproponowałam, żeby sobie zamówiła sama. Wysłałam jej link i dziewczyna sobie zamówiła, nie wiem ile tych olejków miała zamówić, mało, ale widzę, że zamówiła dużo. Jeszcze nie wiem jakie, także będę z nią w kontakcie. Także słuchajcie, mamy pewność, że tak, mamy najniższą cenę, mamy najlepszą jakość, mamy najwyższą czystość i tutaj nie ma takiej opcji, że trafi nam się, słuchajcie, coś trefnego, jakaś tam podróba. No i tam dodatkowe możliwości są, jeżeli ktoś jest zainteresowany, bo aromaterapia naprawdę niesie za sobą cudowne możliwości, po prostu wszystkich nas uzdrawia naraz. To nie jest tak jak tabletka, to nie jest tak jak suplement, że każdy musi swoją dolę przyjąć, tylko słuchajcie, jedna osoba się nasmaruje, jeden dyfuzor chodzi w pomieszczeniu, czy jedna osoba się, powiedzmy, no jak napijemy się, to już może mniej, no, ale właśnie jeżeli stosujemy zewnętrznie, jeżeli się wysmarujemy, to chodzi to w powietrzu, to wtedy wszyscy sobie pomagamy. Także słuchajcie, ja Wam link wkleję Wam, może link, zrobię Wam ten link do tej apteczki Aromatouch. To jest taki zestaw startowy, ale możliwości jest dużo. Możecie sobie wejść ten link, możecie go sobie zmodyfikować, czyli możecie przełożyć jakby sobie na inne olejki, które Wam będą odpowiadać, albo po prostu się do mnie zgłoście, to ja Wam doradzę. Także słuchajcie, miłych, zdrowych walentynek, kochajmy siebie, kochajmy innych, bądźmy w zgodzie ze sobą, sprawiajmy sobie przyjemność. I oczekujmy też, że inni nam będą sprawiać przyjemność. Także pozdrawiam Was, chyba Wam pokażę, słuchajcie, bo tutaj... O, kogo ja tutaj mam? Moja kiciolinka, słuchajcie, spała cały czas koło mnie. Ona się taka zrobiła ostatnio, że ona w ogóle... Czy jak przy laptopie jestem, to ona mnie uwielbia tutaj towarzyszyć. Chociaż to jest taka... No, koci to ma taki typowo koci charakter. No. Ale tutaj ona mi daje jakby tutaj swoją energię pozytywną.
Także ja też Wam przekazuję dobrą energię i do zobaczenia za tydzień, a może i wcześniej. Pozdrawiam, pa!